Dziś jest uroczystość Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Bierzemy do ręki codzienny różaniec. Razem z Maryją patrzymy na Tego, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie. On w tym kawałku chleba staje się dla nas pokarmem na życie wieczne. Dzisiejsza uroczystość jest nie tylko pamiątką ustanowienia tego sakramentu, co raczej obchodem tajemnicy zawsze żywej i aktualnej. Z Maryją adorujemy Pana. On wychodzi na ulice naszych miast, wiosek, zagląda do naszych okien, do domów, w których żyjemy, a tak naprawdę chce zajrzeć do naszego wnętrza. Patrzymy na Chrystusa niesionego w pięknej monstrancji. Kontemplujemy Jego oblicze pełne miłości i dobroci. Jesteśmy razem z Maryją. Święty Jan Paweł II pytał: kto lepiej niż Maryja może nauczyć nas kontemplować i kochać oblicze Chrystusa, w które wpatrywała się z nieskończoną miłością i z całkowitym oddaniem przez całe życie? My odpowiemy, że nikt z ludzi nie potrafił i nie potrafi tego uczynić piękniej i godniej niż Maryja. Matko naszego Pana Eucharystycznego, pomagaj nam z coraz większym szacunkiem i zaufaniem przyjmować Go w Komunii Świętej. Szczególnie pomódlmy się za tych, co niegodnie, co świętokradzko przyjmowali Komunię Świętą. Niech Najczystsze Serce Maryi przypomina nam, by nasze ludzkie serca stawały się, były godnym mieszkaniem dla Pana. Dbajmy o to. O Panie, spraw, abyśmy przyjmowali z uszanowaniem sakrament i abyśmy nasycili się Twoją słodyczą, o Chryste. Dałeś nam chleb z nieba, pożywaliśmy chleb niebieski. Spraw, abyśmy kochali się wzajemnie, ponieważ Ty, o Boże, jesteś miłością. Maryjo, Matko Chrystusa, który przychodzi do nas w Eucharystii, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.